dzisiaj ma być ta ostatnia debata między prezydentem Komorowskim a posłem, czy panem Andrzejem Dudą. Jakie pytanie by pan zadał podstawowe Andrzejowi Dudzie? No, ja dość przekornie zadałem mu pytanie już na Twitterze, czy byłby skłonny, aby zrównać uposażenie prezydenta RP z uposażeniem europosła na przykład. A merytoryczne? Czy zgadza się z tym, co powiedział wiceprezes PiS, Antoni Macierewicz, który został schowany na czas kampanii, tak samo jak lider PiS, że Rosja wypowiedziała nam wojnę. To są ważne kwestie, bo ja chciałbym... Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i ja chciałbym mieć prezydenta, który tą rolę uradzi. Co do Bronisława Komorowskiego, byłego... Co to znaczy wypowiedzenie wojny? Byłego ministra obrony narodowej, który... był autorem specustawy na rzecz 2% PKB na wojsko, tą pewność mam. A co do Andrzeja Dudy, czułbym się niepewny.